Już? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest. Na Krumin. Skąd jesteś? Wrocławia. Od zawsze? Tak, od urodzenia wrocławianka. Trenuję. Dlaczego zacząć trenować w Czerwonym? Czego? Bo mi się to spodobało. I namówili mnie przy okazji. Ale trenowałaś ciężary i nadal coś tam podrzucasz jeszcze. Do czasu, jak przygotowuję się do zawodów, inny trener mnie poprosi po prostu z sekcji, żebym startowała. To pokaż się ciężarami, jaki masz. Moje rekordy życiowe to było 78 kg w podrzucie, w rwaniu, a w podrzucie 95. W wieku? W wieku 18 lat. Mhm. Lubisz to, tak? Łatwo ci to przychodzi? Bardzo łatwo, bo ja dlatego tak polubiłam treningi siłowe, ciężarowe, bo zauważyłam, że szybko się rozbudowuje, szybko mam przemianę materii i to lubię. Hej, trafiłaś na kurs, bo chcesz być trenerem, myślisz coś o tym? Tak, chcę być trenerem, przy okazji też dokształcać swoje mięśnie. Pracować z ludźmi, więc chciałam związać wszystko z przyszłością. A na co dzień co robisz teraz? Studiujesz? I teraz właśnie kończę studia zarządzania firmą w Wyższej Szkole Bankowej. No i myślałam jeszcze w przyszłości może o AWF-ie. Mianowicie teraz chciałam ten kurs trenerski robić. A jakie wrażenia z kursu? Fajne, bardzo mi się podoba. Atmosfera i ogólnie zakres informacji, jaki osiągnęłam, to jest mega. Coś się nauczyłaś, tak? Tak. Będziesz tu pouczać chłopaków na siłowni? Nie no, już nie będę, będzie mi to wstyd. Trzeba. Ale... Jak robią błędy, to trzeba pouczać, bo szkoda czasu. Marnują czas. To prawda. Dużo ludzi? Źle ćwiczy? Znaczy akurat tutaj na tej siłowni to ciężko by było, żeby dużo źle ćwiczyło, bo jest to duży zakres wytrenowanych ludzi. Mm-hmm. No i tutaj też są trenerzy. Dobrze. No ale też no, są laicy, nie wiem, też to, mamy tu amatorów i... No są, ale... akurat to no, widać, że niektóre ćwiczą wykonują źle. Od teraz Cię widzę, że poprawiasz każdego, jakbyś tutaj coś będzie robił. To jest Twoje zadanie. No nie. Zadanie praktykanta. Nie ma takich. Chcesz coś dodać? Dobra, to przechodzimy do egzaminu.